Witajcie w przedostatnim odcinku konkursu Matematyka i pieniądze. Jeszcze 20 lat temu główną formą zapisu różnych plików w formie elektronicznej były tak zwane dyskietki. Dzisiaj korzystamy już tylko z pendrive'ów, kart pamięci czy dysków przenośnych. Wraz ze zmianą nośników pamięci zmienia się też ich pojemność, co przekłada się też na cenę. W tym filmiku konkursowym przeanalizujemy, czy bardziej się opłaca korzystać z kart pamięci, czy może z dysku przenośnego. Jadzia potrzebuje nowej karty pamięci, aby móc na niej zaarchiwizować ważne dokumenty. Objętościowo zajmują one 280 GB. Jadzia rozważa również kupienie dysku przenośnego. W sklepie internetowym znalazła ofertę na kartę o pojemności 128 GB za 80 zł. Jeśli kupi 3 karty, otrzyma 10% rabatu na drugą kartę, a na trzecią 20% rabatu. Aby wszystkie pliki mogły się zmieścić, potrzebowałaby 3 takich kart. Uwzględniając zatem 2 rabaty, za pierwszą z nich zapłaci 80 zł, a za drugą 72 zł, a za trzecią 64 zł. W sumie wyda 216 zł. Jadzia znalazła również ofertę dysku przenośnego, który może pomieścić 1 terabajt, czyli 1024 GB. Jego koszt to 220 zł. Sprzedawca oferuje jednak 10% rabatu dla osób, które pierwszy raz dokonują transakcji przez jego sklep internetowy i zapiszą się do newslettera. Uwzględniając rabat, Jadzia zapłaci w takim wypadku 198 zł. Bardziej opłaca się jej zatem kupić dysk przenośny. Ola chce zarchiwizować zdjęcia z telefonu na inny nośnik pamięci. Objętościowo zajmują one 156 GB pamięci. W internecie znalazła ofertę kupienia karty pamięci o rozmiarze 64 GB za 55 zł. Sprzedawca oferuje specjalny rabat dla osób, które kupią więcej niż jedną kartę. Minus 25% na drugą kartę i minus 30% na trzecią kartę. Ola znalazła też na innej stronie ofertę dysku przenośnego, który może pomieścić 512 GB informacji za kwotę 150 zł. Sprzedawca oferuje również 10% rabatu za skorzystanie z serwisu i zapisanie się do newslettera. Co się bardziej Oli opłaca? Kupić karty pamięci czy dysk zewnętrzny? Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia już w ostatnim odcinku naszego konkursu, który pojawi się już wkrótce.